You can't lead my people where I want them to go. To nie będziesz mógł doprowadzić mojego ludu tam, gdzie ja chcę ich zaprowadzić. God spoke clearly to my heart. Bóg wyraźnie do mnie powiedział. The manifestation of his presence. Objawienie jego obecności. The glory of God in our church. Chwała Boża w naszych kościołach. Could not be judged by anything emotional. Nie może być osądzana według żadnych emocjonalnych rzeczy. Judged by the truth. Ale musi być rozsądzana według prawdy. You shall know the truth and the truth shall set you free. Poznacie prawdę i prawda was uwolni. Almost every week. Prawie każdego tygodnia. I go backstage in our church. Kiedy schodzę z naszego podium tam z tyłu. And my staff say there's some ministers from Europe and Australia and New Zealand want to visit you. I moi pomocnicy mówią, że są tutaj, wyszli na przykład kaznodzieje z Europy, z Australii, z Nowej Zelandii i skąd tylko. Almost all of them are on the way to Toronto or Pensacola. Prawie wszyscy z nich zatrzymali się w drodze albo do Toronto, albo do Pensacoli. They're looking for some kind of vehicle, they're looking for some kind of program or some kind of blessing. Oni wszyscy szukają jakiegoś nośnika, jakiegoś programu, jakiegoś widzialnego błogosławieństwa. So they can import it to their church. Żeby mogli to zabrać ze sobą do swojego zboru. And hope to have a revival. I z nadzieją, że przez to będzie przebudzenie. I had a man from Australia. Przyjechał pewien człowiek z Australii. He had spent 6 months traveling all over the United States visiting all the revivals. Przez 6 miesięcy podróżował po zborach w Ameryce i wszędzie, gdzie mówili, że mają przebudzenie. I mówi, jestem bardzo rozczarowany, nie znalazłem nic takiego, co chciałbym zebrać ze sobą do Australii. He said, but the Holy Ghost is told me that if I come here, you have a word for me. Ale Duch Święty mi powiedział, że jeżeli przyjadę tutaj, to ty mi przekażesz słowo. A word from God. Słowo od Boga. And I'm not leaving till I get that word. I nie wyjadę stąd dotąd, aż to słowo odbiorę. I said, my dear brother, I have two words for you. Ja mówię, bracie drogi, ja mam dla ciebie 2 słowa. Go home. Wracaj do domu. Get on your knees. Padnij na kolana. Go in the secret closet of prayer. Pójdź do swojej komory modlitwy. There are no shortcuts. Nie ma skrótów. Listen to me, please. Słuchajcie uważnie. Anything that is truly of the Holy Ghost. Wszystko, co naprawdę pochodzi od Ducha Świętego, cannot be duplicated. Nie może być kopiowane. It cannot be exported. Nie może być eksportowane. No one can impart it to you. Nikt nie może wam tego udzielić. It has to come through a price that you pay. Musi to pochodzić z ceny, którą jesteś gotów zapłacić. On your knees before God. Na kolanach przed Bogiem. There is absolutely nothing in America that Poland needs. W Ameryce nie ma absolutnie nic takiego, czego wam w Polsce potrzeba. Go ahead and drink our Coca-Cola. Możecie sobie pić naszą Coca-Colę. Eat our McDonald's. Czy jeść nasze McDonaldy. But stay away from our foolishness. Ale trzymajcie się z dala od naszej głupoty. You don't need some new doctrine. Nie potrzeba wam żadnych nowych doktryn. Amen. Amen. Let me tell you, we started this month in France. W tym miesiącu rozpoczęliśmy naszą podróż od Francji. Wonderful moving the Holy Spirit among the pastors. Mieliśmy wspaniałe działanie Ducha Świętego wśród pastorów. Then Croatia. Potem byliśmy w Chorwacji. And we just came from Romania. I przyjechaliśmy akurat tutaj z Rumunii. And this is our last conference before I go home. To już jest ostatnia nasza konferencja przed odlotem do domu. And I asked the Lord what he wanted to accomplish in these meetings. I pytałem się Pana, czego on chciałby dokonać poprzez te spotkania. I had been to conference, not where I preach, but where I sit where you sit. Ja właściwie nie bywam na takich konferencjach, żebym siedział tam, gdzie wy siedzicie. And I would hear speakers get up and rail against the pastors for a lack of prayer. Ja też słyszałem na takich konferencjach, jak mówcy, kaznodzieje krytykowali, po prostu gromili innych kaznodziejów za to, że się nie modlą. And everyone fall on their face and weep and cry. Wszyscy wtedy padali na swoje oblicza, płakali, wołali. And repent of hidden sins. Pokutowali z ukrytych grzechów. Confess lack of prayer. Wyznawali brak modlitwy. And that feels good for the flesh.
Dla ciała to takie dobre uczucie jest. To stand in the pulpit, kiedy się stoi za kazalnicą, see pastors weeping and crying and laying on the floor. Kiedy widzi się, jak pastorzy wychodzą, płaczą, padają na swoje oblicze i wołają do Pana. Makes you feel powerful. To wydaje się, że człowiek jest taki mocny. But the Lord said no. Ale Pan powiada nie. You've been through that before. Ty już przecież przez to przechodziłeś. And you've seen what you do and what pastors do. I widziałeś, co ty robisz, co pastorzy robią. Go back to the same old ways. Ale wracając z powrotem do tego samego. Unless the truth of God's word, jeżeli prawda Bożego Słowa gives us a revelation, nie da nam objawienia, and unless this word changes us, i jeżeli to Słowo nas nie zmieni, everything else is in vain. To wszystko inne jest nadaremno. Here's what I've seen happen in every meeting we've been here in Europe now. I to oglądałem we wszystkich naszych spotkaniach, które mieliśmy w Europie. Nearly every pastor and his wife, prawie każdy pastor i ich żony, has left with a great spirit of joy and victory. Odjeżdżali z wielkim takim duchem radości, zwycięstwa, with the revelation of the heart of God, objawieniem Bożego serca, greatly encouraged in the Lord. Byli wielce zachęceni w Panu. I didn't come here to rebuke anybody. Ja nie przyjechałem tutaj, żeby kogokolwiek gromić. I didn't come to get involved in anybody's traditions. Ja nie przyjechałem, aby angażować się w czyjeś tradycje. I noticed in Romania all the women had covering. Zauważyłem na przykład, że w Rumunii wszystkie siostry miały głowy nakryte. Women on one side, men on the other. Niewiasty były z jednej strony, mężczyźni z drugiej strony. And everywhere I see cultural situations. I wszędzie, gdzie byłem, są różne różnice kulturowe. I try not to get involved in any of that. I ja staram się w te rzeczy nie angażować. But when I was just a young preacher, kiedy byłem jeszcze młodym kaznodzieją, about 25 years old, miałem może gdzieś 25 lat, the Lord made me a promise. Pan mi dał obietnicę. You don't have to turn there, but it was from Psalm 25. I nie będę tego otwierał, to jest Psalm 25. And it's been the theme of my life. I to było czymś, co mnie przez całe życie trzymało. And I have waited 35 years for God to answer my prayer. I 35 lat czekałem na to, aby Bóg na to odpowiedział. And here's the promise God made me. Oto obietnica, którą Bóg mi dał. The secret of the Lord is with them that fear Him. The secret of the Lord. Tajemnica Pana jest objawiona tym, którzy go szukają. In your Bible it may read the friendship of the Lord. That's in Psalm 25. W Psalmie 25 czytamy o przyjaźni Pana. 12 do 14 werseta. Would you turn to that for just a moment, please? Może otworzyć się króciutko. Read verses 12 to 14. Psalm 25 od 12 do 14 wiersza. 25, 12 to 14. Któryż to człowiek boi się Pana, uczy go, jak wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Now, does that say friendship of the Lord or the secret of the Lord? The last part of it. The secret of the Lord is them that fear him. He will show them his covenant. Fellowship with the Lord have those who fear him. And he will show them his covenant? Yeah, he will declare his covenant to them. He will declare his covenant to them. On im obwieszcza swoje przymierze. How many have the fear of the Lord in your heart? Ilu z was ma bojaźń Pana w swoich sercach? Oh, three, four. Trzy, cztery osoby chyba. Have you had the covenant revealed to you yet? Czy zostało wam już objawione przymierze? Now, I'm not going to get up here and preach like some fire evangelist to you. Ja nie będę usługiwał do was jak jakiś taki ognisty kaznodzieja. I want to talk to you about the new covenant. Ale chcę mówić do was na temat nowego przymierza. And that's why God sent me. Dlatego Bóg mnie tutaj posłał. I want you to turn also to 2 Corinthians 3. Drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, verses 5 and 6. Od wiersz 5 i 6. Drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, wiersz 5 i 6. Shall I read it? Yes, read it please.
I'll read it first. Now that we are sufficient, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, which means the New Covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Able ministers of the New Testament, the New Covenant.